A tak się właśnie zarabia pieniążki w Afryce przed 30. A potem mi mówią, że bieda jest. Leży kurwa pod drzewem do 18. Pastorami jechałem i miałem z nimi ciężką rozmowę na temat bzykania. Pytali się, czy próbowałem już czarnej, mówiłem, że w sumie bym chciał, ale boję się choroby. On mówi, ja mówię, no, że bym chciał spróbować, a to nie na żonę? Nie, no spróbować, przecież na żonę chcę Polkę. Dlaczego Polkę? No bo ona mówi po mojemu i chce mieć kobietę, która mieszka w moim kraju. A on mówi, no czy możesz ją zabrać ze sobą? A mówię, tak kurwa, w zimę minus 20. On mówi, że ja powinienem tylko robić to z żoną. Ja mówię, no w sumie tak, ale no sorry. Wyobraź sobie, że podchodzi do ciebie zajebista dupeczka, na przykład Pamela Anderson. W takim wieku był, że chyba kojarzył. I co, powiesz nie? A mówi, no oczywiście, że powiem, że nie. A jak powiesz nie? W sensie, wiecie, wyobraź sobie, taki murzyn sobie stoi i tam, wiecie, pasie kozy, przychodzi Pamela Anderson, a on stwierdza nie. No, nie ma co. No to jestem tutaj zawiedziony. Wiadomo, wyszło jak zawsze. Człowiek był miły, chciał z tobą rozmawiać, miło, sympatycznie, a na koniec chcę 40 zł. Czyli raz tyle, co wiem, że mógłby zabrać. Powiedziałem mu, że Bóg go pokara za to, że traktuje tak drugiego człowieka, że proponuje taką dużą kwotę. Nie miałem wyjścia, musiałem mu zapłacić 20 zł. Miało być z Afryko, a wyszło jak zawsze. Welcome to Afryka. Idę na tuk-tuka. Tuk-tuk tutaj w okolicy kosztuje 50 szylingów. Nie można dać się wyruchać. Muszę niestety z przesiadką, więc razem 100 szylingów. 100 szylingów to jest po prostu dolar z groszem. Takie 4,50 powiedzmy. Idziemy. W sensie ja i mój gruby brzuch. Nie wiem czy wiecie, zacząłem się głodzić. Nie jem po 18. Bo ludzie są brutalni. Nie zauważają tego, że ktoś ma dobre serce, że ktoś odwala zajebistego tripa, ale zauważają, że ktoś jest gruby. Więc nie podoba mi się to, jak to się mówi. Ale co tu kuźwa rzec? Nie ma co przeżywać. Hello? No, teraz będzie ten. Teraz będzie negocjacja. Ciężka negocjacja. Ze mną oczywiście nie ma pieprzenia. Ja muszę znać lokalne ceny. Pamiętajcie, podchodzicie do człowieka, który wygląda w miarę uczciwie i pytacie, przepraszam, a ile kosztuje przejazd stąd do tego miejsca? I on ci mówi lokalną cenę i potem jak wsiadasz do tuk-tuka, to wiesz, ile masz zapłacić. O, olał mnie, bo widział, że go nie chce. I dobrze. This is Africa. Waka, waka. A, to. Tutaj się kręci lokalny biznes. Jest to całkowicie dobry biznes, więc spoko. Zjadłem śniadanie. Ale nie ma czego. A śniadanie jak wygląda? No jajko, no. Tutaj dużo jajek się je. Jumbo? Dużo jajek i dużo kury się je. I dużo krów. Wiatr. Teraz się pochwalę. To teraz pytanie, czy to będzie działać, jak ja to zrobię podczas kręcenia. Co to jest? To jest mikrofon, dzięki któremu nie będzie słychać tak wiatru. Pyk. I jak mnie słychać? Chyba lepiej, nie? No to tak. Odebrałem właśnie dwa takie mikrofony. Dlaczego dwa? No bo ja jestem psują i po prostu złamię pewnego dnia. Już jeden złamałem, mam jeszcze dwa. A gdzie tamten złamany jest, jeszcze działa, ale on jest w ogóle na wszelki wypadek. I ty kurwa. Pomyślałby kto, że tutaj takie wozy strażackie mają? Ale zgnite drzwi. Nigdy nie widziałem jeszcze tak kwadratowego auta. Aktualnie nie do końca wiem, gdzie jadę. A cię wiem, do jakiego parku, ale to jest 450 km.
po prostu muszę dojechać do Dar es, nie da, Boże, nie da, do Mombasy. For supermarket. How much is here? How much? How much? Here. No, I know how much. Not here. Which supermarket? Kandarana? It's 5 km. Kandarana? Maybe. Yeah, just 100 more for you. Thank you. Tuk tuk is for 50. For 50? Yes. Idzie? Szuka jelenia. Ale to prawda, i motor kosztuje 100, ale i tak chciałem z nim zagadać. Jumbo, jadę wykupić sobie internet do telefonu. 1 gigabajt na miesiąc to jest koszt, no niestety, 20 zł. No zobaczymy, co tam będzie. Jo. A teraz sprawdzę. Jest jeden problem. Nie wiem do końca, z jakiego miasta się powinienem wybierać. Sabo. Sabo. No dobra, tak jadę. Stawiam w tym miejscu plecak. Zaraz będą mnie tu wypytywać i mnie to będzie denerwować. I tyle. Przed chwilą wodę chcę kupić. Pytam się, ile kosztuje. A on do mnie 100. A wie, tyle nie kosztuje. A on, no a ile zapłacisz? Ja mówię, czy jesteś chrześcijaninem? On tak? Z dumą mówi. No i mówisz mi taką cenę? Ile to kosztuje? 50. No na chuj mi tak mówisz? To innego jak gada z Arabem, on ci podaje wyższą cenę, bo ty, on wymaga tego, żebyś się targował. To jest dla niego, w jego kulturze to jest tak normalne, że szok. Ale to jest inny przypadek. Łapię stopa i jem afrykańskie cukierki. Co to są afrykańskie cukierki? A mianowicie tak otóż pokrojona trzcina cukrowa odgryza się w taki sposób. Gniecie się zębami, wyciskając słodki płyn, a po wyciśnięciu się chamsko wypluwa. I to są afrykańskie cukierki. I taka paczka plus jeszcze to, co zeżarłem, 40 groszy. Jak macie niedobór cukru, to warto to Afryce sobie kupić. Przegryźć ze 3 i możecie to potraktować jak stickersa. Ale zęby od tego bolą, bo jednak to trzcina. Idę łapać stopa. Jadę sobie stopem z panem. No i nawijam do niego po arabsku kilka słów. Tłumaczę, wiesz, że to trzeba pomóc tak ładnie, wiecie, człowiekowi stracałem przy drodze, no bo ma czepek taki muzułmański. I się okazało, że jest chrześcijaninem. A nosi ten czepek tylko dlatego, że po prostu chyba chroni przed słońcem, więc oni tego tak nie ogarniają. Więc czasem bajera, taka typowo do muzułmanina, nie popłaci się, bo się później okazuje, że ten ktoś jest chrześcijaninem. No i wiecie, jak to chodzi. No. Uwaga, uwaga, szybko muszę wam coś pokazać. Jesteśmy... Gdzie? Na równiku. Oto równik. No to jesteśmy w Ugandzie. Pierwsze co na pierwszy rzut oka, to wiadomo, market. To już jest taki market typowo afrykański, czyli niby pod dachem, ale kupicie wszystko. A ja właśnie tutaj przyjeżdżam po to, a cię przyszedłem po to, by kupić właśnie to wszystko. Zobaczymy, co mi się uda. Marcheweczki na gównie chowane, a nie na... Thank you! I need fruits! Wszystko na gównie chowane, a nie na tym, co nam się wydaje, czyli na chemii. Ale co to jest? What is name? Easy packet first. Ah. Okay. I later back. Thank you! I don't have kitchen. To rzeczy ma. Ej, wiecie co? Ale sobie kupię rzeczy. Ale sobie kupię rzeczy. No najpierw przechodzimy, potem kupujemy. Co wy na to? Pomidorki. Dużo pomidorków.
Problem polega na tym, że ja nie znam cen tutejszych, ale znam ceny południowo-afrykańskie i wszystkich innych krajów, więc będę robił tak, że będę negocjował, żeby kupić w takich cenach jak... O kurwa, tam na górze mamy lepsze rzeczy. Idziemy. No to cieszę się bardzo, bo jak widzę, na górze można kupić ciuchy. Zgubiłem spodenki. To sobie kupię spodenki. A oto miejsce, w którym nie życzę nawet najgorszemu wrogowi pracować. Smród. Ale rybki są zdrowe. Tylko ja zrozumiałem. No to teraz się zachowam jak baba. Przeszedłem całą galerię i nic nie znalazłem. Hello, you have pineapple ready for today? Yes, today? Yes, this one. How much? 3,500. It's too much. How much is for local people? This is Muzungu price. Yeah, no, the Muzungu price. We give anybody. No. God does not want that. God does not want that. Why do you differentiate people? We are the same. Because 3,500 is okay, a lot of. Huh? 3,000. Yes. For 3,000 is possible. No. Jaka ściema, że jesteśmy jednością, bo Bóg nas stworzył. Gówno, prawda? Wiedziałem, że to nie jest dobra cena. Cię przeczołgała. Mistrzyni moich snów dzisiejszych. No to już wiecie, w jaki sposób się robi zakupy. Robi się je w miarę tanio. I właśnie z tego powodu jadł dzisiaj. Dlaczego? Bo jadłem dzisiaj jajko, więc w sumie na obiad mogę zjeść ananasa z innymi rzeczami. O, zobacz, jak sobie wodę kupił. Biznes się prowadzi z dzieckiem na ręku. No to można powiedzieć, że jestem po śniadaniu. Co jadłem? Chapati z dwoma jajkami i troszeczkę warzyw w tym jajku zrobione, takie wiecie, omlet za złoty 70. Akurat tu jest taniutko. Teraz będę łapał stopa i wszyscy będą mnie wkurwiać, bo będą chcieli, żebym jechał busem. Nie, wolę się rozgrzać. Boże, jak mi szkoda kierowcy, który musi jeździć ciężarówką DU. Nic gorszego nie może spotkać już. Choć jeszcze tata jest najgorsza. Indyjska. Nie dlatego, że jest Indii. Dlatego, że naprawdę te ciężarówki są zjebane. Dobrze. Ja w taki właśnie sposób staję się agresywny, nie? Bo oni kurwa muszą wiecznie pytać, gdzie jedziesz, a chuj cię to obchodzi. Kurwa moja sprawa. Jestem wolnym człowiekiem, stoję na pieprzonym asfalcie i mam do tego prawo, kurwa no. Ale jestem wściekły. Łatwo mnie wyprowadzić z równowagi. Ale ja jeszcze się dziwię, że przez 27 lat mojego pieprzonego życia nikomu nie przyjebałem. A oni są już tak blisko. No dobra, może nie wkurwają jak Hindusi, choć... W sumie Hindusi nie byli tacy źli, po prostu oni mi wkurwali faktem, że istnieją. W sumie, może ich niesprawiedliwie oceniłem. Nie wiem. Aha, od razu mówię wam, pojadę drugi raz do Indii, ja już do tego dojrzałem. Stwierdziłem, że pojadę, ale pojadę to ze swoją kobietą. Bo wszystkie dupeczki chcą jechać do Indii, bo sobie wyobraziły, kurwa, Bollywood zobaczyła i myśli, że tak wygląda życie. Więc jej pokażę, jak wygląda. Strasznie mnie zdenerwowali, dlatego ruszyłem i nagrywam. O, koleżanka fajna to. Teraz zobaczymy, czy będzie chciał jechać z Afryką, czy będzie chciał hajs. Hello? Yes, I go to Lira. Then you have to I go every time direct then for Lira. Then you have to go to Sorot, then from Sorot you go to Lira. Yes, 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 I know. Okay. You have the transport, our transport. Our transport, you have money? No, I go hitchhiking. You go what? I go hitchhiking for free. You go for free? Yes, thank you. No to właśnie, tak wygląda sytuacja w Afryce. Ma w chuj miejsca z tyłu. Wyśmiał mnie. Nikogo by nie zabrał, bo ludzie stoją, mu łapią. Nie, on chciał białego zarobić. Nie? Wyśmiał mnie. Spierdala. Tak wygląda sytuacja w Afryce.
I właśnie dlatego bardzo często muszę płacić za transport ze względu na to, że czasem mógłbym stać półtorej dnia i cię nikt z Afryką nie zabierze. Już dwa razy biali ludzie mnie minęli. Przyzwyczajony jestem. Welcome to Afryka, kurwa. To nareszcie mnie coś zaskoczyło w Afryce. Iglak. Patrzcie, ktoś posadził iglaka. Jeszcze w Afryce iglaków nie widziałem. Ale smaczne. Bardzo dobre z iglaka się robi herbatki. Busem mi się zatrzymał. Szkoda, że nie nagrałem, ale jeszcze będę miał na pewno na to okazję. Pytam się specjalnie, nie chciałem jechać, ale pytam się specjalnie. Ile kosztuje? 12. Mówię, dziękuję. On do mnie, o coś tam, mówię, ja dziękuję. On do mnie, no to ile zapłacisz? Ja mówię, nie zapłacę. On do mnie, to 10. Wynegocjujmy. Ja mówię, nie kurwa, myślałeś, że jestem głupim mzungu, to teraz jedź sobie beze mnie. On do mnie, ale dlaczego tak mówisz? A mówię, no bo sam widziałeś, nie? Oczywiście on na koniec, to ile zapłacisz? Ja mówię, nawet jak za darmo, to nie pojadę wam swój honor. On do mnie patrzy, inni patrzą. Ja tak pokazałem i sobie poszedł. Pojechał. Ja sobie nie pozwolę. Tak trzeba ich edukować. Po prostu traktować jak gówno. Jak oni was traktują, tak wy traktujcie ich. Jeżeli on myśli, że jesteś biały, więc jesteś bogaty i daje ci wyższą cenę niż daje wszystkim innym, a zawsze jest ta sama cena dla wszystkich, to znaczy, że jest chujem. Więc traktuj go jak chuja i bądź dla niego chujem. Takie mam traktowanie do ludzi, bez względu na ich kolor skóry, religię, pochodzenie czy status społeczny. Mam to w dupie, kto kim jest. Ważne, jakim jest człowiekiem do mnie. Oni są jacy są. A ja śmiało mogę powiedzieć, złapałem stopa. I to będzie w jakim momencie? W momencie zwątpienia. Czyli w ogóle tutaj są takie progi, że wierzcie mi, jak macie niskie zawieszenie, nawet w Golfie, to nie przejedziecie. A mój kierowca jedzie z tym tutaj kierowcą, o. A czyli w sensie z tą ciężarówką. Chinese what? Truck. Yeah, baby. This is problem, yeah? Yeah. chińskie ciężarówki. And the best car for me now is Toyota. Toyota? Yeah, it's for Africa, I think it's the best. Toyota Land Cruiser, maybe. Oh man, it's for rich people. Land Cruiser? Yeah! How much Land Cruiser? Land Cruiser in Kenya. And in dollar, please. In dollar. So second hand, yeah? Second hand? Yeah, not new. Old, you know, 5 years old. It's much. Not for people. Not for... Normal people. Not for middle class. Yeah. It's not for me. I have bicycle. Only. I don't have car. Bicycle? Yep. And I like my bicycle. Merida. Ale naprawdę, czuję się jakbym przejeżdżał przez Polskę. Coś niesamowitego. Iglaki. Ale bym tam poszedł. Ale chuj wie, co tam jest. Tutaj są różne zwierzęta. Jadowite. Jaszczurki nie, ale może węże. Ale Boże, jak w Polsce. Iglaki. A zobaczcie na to piękne drzewo. Jest 9 rano, wczoraj z kierowcą jechałem tutaj. 3 razy mi mówił, że jego kolega z obok ciężarówki jest ciepły. Chciałem powiedzieć, pedał złapał mnie raz za kolano, więc ogólnie rzecz biorąc już mu nie ufałem. No, opowiadał mi, że jeździ do Sudanu Południowego, do Kongo. No i chyba mnie namówił w ten sposób. Mimo, że na 99% nie wpuszczą mnie do kraju, to i tak spróbuję. Bo raczej mnie cofną z granicy. Ale jeżeli mnie nie cofną, a jest taka możliwość, no to wjadę do Sudanu Południowego. A jak mnie cofną, no to przynajmniej próbowałem, tak czy nie? Wiem, co się tam dzieje, wiem, że jest wojna domowa, wiem, że prezydent z wiceprezydentem pizgają się partyzantkami, czyli rebelianci z regularną armią. Ale jak wiecie, jak nie wiecie, o co chodzi, to chodzi o ropę naftową. Jest godzina 13:09. Problem polega na tym, że mam tylko plan A, czyli wychodzę z założenia, że mnie nie wpuszczą do Sudanu Południowego. I
nie mam planu B. Czyli co mam zrobić, kiedy mnie kurwa wpuszczą? Nie wiem. Pewnie sobie dam radę. A dlaczego się martwię? Podjąłem w Sudanie. Sytuacja jest przybliżona do sytuacji, jaka jest w Syrii. A mianowicie jest wojna domowa i tak naprawdę dwa klany się napierdalają między sobą, czyli prezydent i były wiceprezydent, który teraz ma rebeliantów i pizga się na północy kraju. Pytałem się kierowcy, jak z trasą granica Dżuba, czyli stolica. Powiedział, że ogólnie to może być dobrze, ale przychodzą rebelianci i strzelają, mówię. To mnie zabiją, bo jestem biały, a on mówi, nieważne jaki jesteś, zabijają wszystkich. Stres, nie wiem po co to robię. Kurwa, w sumie nudzi mi się, dobra, brakowało mi adrenaliny, ale nie wiem po co to robię. Nie rozumiem swojej działalności, ale zrobię to, bo zawsze o tym marzyłem. Aha, na granicy całkowicie chowam kamerę do plecaka. Dlaczego? Jak mnie wezmą za jakiegoś żurnalisty, tego wiecie, reportera, mam przejebane, a nie chcę siedzieć kilka dni w pace z podejrzeniem o agenturę i różne inne dziwne rzeczy. Dla nich to jest dziwne, że biały człowiek sobie właśnie śmiga do kraju, w którym jest przerażająca wojna domowa, gdzie nasi też ludzie z Polski, jak i z całej Europy i świata przyjeżdżają budować studnie, a rebelianci je zatruwają, wysadzają i tak dalej, i tak dalej. No. Te rebelianci, w sumie to pewnie obie strony robią sobie psikusy. Dobra, poza tym wszystkim, oto idę. Śmierdzi, ale ty kurwa, tam są jakieś takie czaple jakby. Ale jest wielki ptaszysta. Że one żyją tak na wolności. Widzicie to koło krowy takie? Piździarne. Ty podejdę. Albo nie. Nie podejdę, jeszcze mnie zjedzą. Coś czuję, że mnie wpuszczą. Nie wpuścili mnie, ale byłem na terytorium, ale mi wstyd teraz do miasta wracać, bo wszyscy widzieli, że idę do Sudanu i mnie wrócili. Ale kto by nie spróbował? Byłem blisko, 300 km. Spróbowałem. Jadę teraz do Kampali. W Kampali pojadę pewnie do Rwandy, potem spróbuję się dostać do Kongo. Jak wrócę z Kongo do Ugandy, to spróbuję zrobić wizę do Sudanu. Ma to sens, tak czy nie?